Ten energetyczny kokon, tak? Te ataki energetyczne z zewnątrz, no to ja mam tu na myśli to, że na przykład wirusy, jakieś chorobotwórcze. Bo wszystko, jak wiadomo, jest energią i tak samo jak my otwieramy się, czyli inaczej zapraszamy chorobę do siebie, bo jesteśmy osłabieni, wibrujemy innym impulsem, innym światłem, podobnym do danego wirusu, czyli kompatybilni jesteśmy z chorobami i zapraszamy je niejako, mówiąc tak lapidarnie, do siebie. Sami jesteśmy winni sobie tego wszystkiego, tego bólu i cierpienia i chorób. I tu chodzi właśnie o to, że jak będziemy emanować pozytywną, wysoko wibrującą energetykę, to my automatycznie odpychamy od siebie nic, nas nie może złapać żaden wirus. Można to porównać do komputera, w którym twardy dysk, nośnik informacji, nazbierał tyle śmieci, że jego możliwości pojemnościowe w pewnym momencie się kończą. Aby nasz komputer sprawnie pracował, należy o niego dbać i systematycznie czyścić i aktualizować oprogramowanie w systemie operacyjnym. No, trzeba sobie uświadomić to, że nasze ciała to są takie bioelektrochemiczne komputery tak naprawdę. W nas przepływają impulsy elektryczne, wszystko jest na tej samej tak naprawdę zasadzie. Tu nie ma żadnej nowości, wszystko już jakby wcześniej było. My komputery to tylko powielamy na podstawie właśnie tak zwanej natury. A wszystko jest w nas. Układy scalone i tak dalej. Ten system operacyjny, czyli mózg. On przetwarza i nadaje informacje. Tak naprawdę on nie myśli. Myśli świadomość, która jest poza tym wszystkim. Ona tylko zasila ten komputer, wykorzystuje do tego, aby móc wykorzystać się, zamanifestować w tej przestrzeni, w tej gęstości. Dlatego potrzebuje narzędzi. Tym narzędziem jest system operacyjny, jakim jest nasz mózg i całe nasze bioelektrochemiczne ciało. Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.